Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszej kolejnej astralnej podróży. Dzisiaj zagłębimy się w świat kosmosu, zajrzymy w gwiazdy oraz w karty, aby pomóc Tobie, drogi widzu. Witam serdecznie na naszej czwartej już odsłonie Wróżbity Filipa. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No mógłbym powiedzieć chyba dzisiaj najpopularniejszy wróżbita w Polsce wita i zaprasza na swój program. Dzisiaj Słońce jest najbliżej Księżyca, więc te nasze połączenia, ta nasza magia dzisiaj ma niesamowitą moc. Zaczniemy, słuchajcie, od odpakowania koperty, bo dzisiaj pani Janina, akurat spotkałem ją na takim świątecznym spacerze. Jakieś 500 mi wrzuciła tutaj. Pomogłem jej ostatnio bardzo, bardzo mocno, więc no kaska jest, kaska się zgadza, muszę wam powiedzieć. No to zaczynamy ten magiczny wieczór. Wojcieszka napisał. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko odebrać pierwsze połączenie. Halo, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Wróżbita Filip, kogo słucham, kogo goszczę, kogo mam przyjemność gościć w moim programie. Dobry wieczór. Filipie. Witam. Ja tyle czekałem na pana transmisję, że to się w głowie nie mieści. Ja już panu tłumaczę dlaczego, dobrze? Dobrze, proszę. Czy ja mógł takie 4 minuty. Cztery minuty. Ja bym panu coś opowiedział. Proszę pana, to pan płaci 8,57 plus VAT za minutę tego połączenia, więc może mi pan zabierać czasu tyle, ile pan tylko potrzebuje. Kredyt wezmę to spokojnie, nie? Proszę. Dobrze, już panu mówię. Powiem wam co, ja do pana dzwonię ze względu na to, że wcześniej zgłaszałem się no wszędzie, gdzie mogłem. Byłem na policji, byłem w szkołach, byłem dosłownie w kościele, na roratach. No kurwa, no, gdzie popadnie po prostu, nie? Ale nie mogłem, no po prostu nikt mi nie udzielał tej odpowiedzi, jaką ja bym chciał. Wszyscy mnie zbywali, mówili, a niech pan idzie, a niech pan wyjdzie i tak dalej, nie? Dobrze, zbliżamy się powoli do brzegu. O co konkretnie chodzi? No właśnie, nie, bo to 4 minuty miały być tylko, nie? A to pan chce 4 minuty na antenie swoją historię opowiedzieć, dobrze. No tak, dosłownie chwilę, nie? Dobrze, chwilę, proszę bardzo, proszę bardzo. Jak nie będziemy sobie przerywać, myślę, że bardzo szybko podejdziemy do finału. Proszę tak? bardzo. Ja panu powiem tak, nazywam się Krzysztof Zbydgoszczy, i już mówię, no o co chodzi, to jest tak, no proszę pana, ja prowadzę troszeczkę, no taki nielegalny biznes. Prowadzę taki nielegalny biznes, to po prostu na początku sprowadzałem nielegalne substancje z Polski, później przetransportowywałem to gdzieś dalej, później przyszliśmy na całą Europę, wschodnią, zachodnią. No wie pan, jest teraz problem, no bo kurwa ta wojna cała i tak dalej, no i tak dalej. W czołgach przewoziliśmy to wszystko, tą amfetaminę, no tą marihuanę, no już teraz to wszystko wyszło tak, że po prostu sprawdzają nas na granicy, no to już przeszliśmy już na Amerykę, na Afrykę. Fajnie to wszystko poszło, naprawdę bardzo fajnie to wszystko poszło. Idzie, naprawdę mam bardzo dobre pieniądze, no ale wie pan co, no jest ta wojna, ta inflacja cała. Nie wiem, jak idę do Biedronki, nie wiem, czy wziąć zwykłe pomidory, czy malinowe. No dobrze, no to pytanie, pytanie, proszę pana, pytanie. Chcemy do rzeczy, proszę pana. Dobra, no to już mówię ostatnią rzecz, nie? I przetransportowaliśmy się na taki system, że teraz jednak... Oj, coś nam chyba przerwało połączenie. Posłuchajmy, co do powiedzenia ma następny słuchacz. Coś, jakieś problemy są na łączach w takim razie u tego pana. Być może za dużo tych wszystkich, że tak powiem, transportów. Halo, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór, witam serdecznie, Wróżbita Filip. W czym ci mogę pomóc dzisiaj? No co, czarne wyszczuple, nie? Poznałeś moją metodę. Słucham, w czym ci mogę pomóc? Ja tylko tyle chciałem. Tylko tyle chciałeś powiedzieć. No to wszystkiego dobrego. Czekamy w takim razie na kolejny telefon. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Wróżbita. Witam serdecznie. Znalazłem pana numer w takiej gazetce kolorowej i tam było napisane, że leczy pan ponoć grzybice przez telefon. Czy to jest prawda, czy nie? Oczywiście. To jest jedna z moich umiejętności, jeden z moich darów. Między innymi leczenie grzybicy przez telefon. Rozumiem, że chce się pan poddać takiemu zabiegowi. Tak, nie tak, jeden telefon, jedna stopa. Jeden telefon, jedna stopa. A mogę wybrać, która? Pana decyzja. Poczeka pan chwilę, zobaczę, zdejmę skarpety tylko. Która to? Wie pan co? Lewa. Lewą będziemy leczyć. Dobrze, lewą będziemy leczyć. Proszę powiedzieć, ma pan teraz tak 2-3 dni wolnego? No tak, no bliżej dwóch, no. Bliżej dwóch, bliżej dwóch, bo nie będzie można na tę stopę, proszę pana, stawać.
Czy może pan sobie pozwolić na coś takiego? No dam radę, no mam taki wózek inwalidzki po babci, no to sobie pojeżdżę na takim wózeczku. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Spadki i, że tak powiem, pozostałości po najbliższych, szczególnie w tym rodzinnym czasie, mogą się oczywiście przydać. Proszę powiedzieć, co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Czy ja mam tu gdzieś to do jakiegoś tutaj, bo pan miał napisane, że tam trzeba przygotować miskę i nie wiem, czy to jest prawda, bo przygotowałem miskę, trochę octu i tak mówię, zadzwonię, może się wbije. I tak według tych wskazówek tutaj siedzę i czekam z tą miską. Na grzybice najlepiej polecałbym, gdyż bakterie, proszę pana, uczepiając się stopy, tak naprawdę nie mają innego żywiciela, więc stare powiedzenie mówi na to, że na grzybice najlepiej iść na basen, prawda, na boso. Pochodzić sobie po tych prysznicach, pochodzić sobie, pokąpać się, tak? Ale z jednej strony jest to... Jest to dosyć ryzykowne, prawda? No bo mimo wszystko ten grzyb może przejść na inne stopy, to już od pana zależy. Ale ja bym tutaj raczej nacieranie ciepłym jajem, proszę pana. Nacieranie ciepłym jajem. Ciepłe jajo, ciepłe. A czy to może być jajo ze święconki? Jeszcze mam takie kilka jajek ze święconki, one są poświęcone, to nawet może i lepiej. Jak panu sumienie, na to pozwala, to oczywiście no, tak. No wie pan co, jak trzeba, to trzeba. No ja tutaj już mam wiele zamówionych produktów z gazetki. Tak, i tutaj jestem w naszyjnikach różnego typu, mam taki zegarek nawet. A poprosiłbym pana imię, nazwisko, adres. Jestem Kazimierz Dolny. Kazimierz Dolny? Aha. Mhm. Aha. No, adres? Też mam. Tak, no, adres. Dobrze, a poprosiłbym, gdzie pan mieszka, powiedzieć, ulicę i numer domu. A mieszkam, tak, mieszkam, no. Sobie. Dobrze, panie Kazimierzu, w takim razie po programie karty mi pokażą dokładną lokalizację, ale to, co chciałem wysłać, to całkowicie darmowo, dlatego że zostały trzy ostatnie miejsca. Całkowicie darmowo chciałem wysłać panu jajo. Za darmo? Od razu, tak, całkowicie, całkowicie. Tak jak w gazetce. Tak jak w gazetce. Całkowicie za darmo, proszę pana. Bydgoszcz, ulica Szeroka 13. Szeroka 13. Tak, tak, za darmo, jak można, to wszystko, to tam pan wyśle, to ma pan gwizdki, jakieś drewno, wszystko. Gwizdki się skończyły, ale jest pan jednym z ostatnich miejsc, tak naprawdę. Zostały trzy ostatnie miejsca, gdzieś tam chciałem jako pracownik swojej własnej firmy zostawić, może gdzieś tam dla krewnych, ale proszę bardzo, takie jajko, proszę pana, je trzeba podgotować. I to mnie pan wybrał? Jest pan wybrany. Proszę to jajko podgotować troszeczkę, jak będzie ciepłe, nacierać grzyba, proszę pana, nacierać grzyba. Nacierać grzyba, dobrze. I grzybica zniknie. Dobrze, proszę powiedzieć, czy jak zadzwonię później, to jeszcze damy radę tą drugą nogę, czy to już muszę tak chodzić? Proszę próbować, zobaczymy, co się da zrobić. Dziękuję serdecznie za telefon i życzę wszystkiego dobrego. Do widzenia. Proszę uważać na grzyba. No ciekawe, czy pójdzie na basen. To jest ryzykowne. Ale dobra, lecimy od razu z następnym telefonem. Nie zastanawiamy się ani sekundy, bo nie zastanawiamy się. Karty czekają. Karty aż pieką mnie w ręce. Dzień dobry, pani wróżbito w Filipie. Dzień dobry, witam. Ja dzwonię z Zamościa. Zamościa, chciałbym, żeby pan ułożył mi tarota, czy mnie prokuratura dojedzie. Mają powód, proszę pana, panie w Zamościu? Przypadkiem spaliły mi się dwa wysypiska. Przypadkiem. Dobra. Tak, dobra. Utylizacja była. Okej, czy pana prokuratura dojedzie? Od razu dziękuję bardzo serdecznie czarodziejowi Platiniemu, Paris Platinow, 13 miesiąc subskrypcji. Bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj można widzieć jego astralną podobiznę. Wiem, że wyraził chęć, abyśmy razem wspólnie powróżyli, więc być może kolejny odcinek, a być może jeszcze następny będzie ze specjalnym gościem. Także bardzo, bardzo się cieszę. Faktycznie mieliśmy okazję chwilkę o tym porozmawiać, więc może zobaczymy. Niczego na pewno nie chcemy obiecywać, ale może tak się zdarzy. Dziękuję bardzo serdecznie. Paris za Subika. A ja już zaglądam w karty, czy pana dojedzie prokuratura. Ja widzę, że przez to ma pan nieprzespane noce. Proszę bardzo. Nieprzespane noce. Widzę, że tutaj również alkohol pojawił się. Jest pan zestresowany tą sytuacją, tak? No jestem, oczywiście. Myślał pan o wyjeździe za granicę? Już jestem na Majorce. No to raczej, proszę pana, nie spodziewałbym się szybkiego powrotu do Polski. Nabiją, proszę pana, tutaj pana jak te trzy miecze. No i będzie musiał pan wieść życie pustelnika. Ja bym radził też po tym telefonie, proszę pana, usunąć kartę z telefonu, złamać, połknąć, połowę wyrzucić. A może jeszcze pan dowróżyć, czy może nie lepszy by był czarny ląd? Już patrzę. Afryka, tak? Afryka. Już sprawdzamy. Czy może Afryka gdzieś tutaj? Bo pieniążki już muszą być przetransferowane. Wie pan co?
Ja widzę tutaj gdzieś jakieś RPA, widzę te rzeczy, ale będzie problem mimo wszystko. Będzie miał problemy. Pan zostanie tam, gdzie jest, przez najbliższe 8 miesięcy. A później zadzwoni pan jeszcze raz i poradzimy coś. Ma pani kobietę jakąś tam? Nie ma, pełno jest. Tylko trzeba płacić. No, no, jeżeli pan pieniądze ma, to myślę, że nie będzie to problem. No nie bez powodu się spaliły. Ale Życzę miłego dnia. Życzę miłego dnia. Wszystkiego dobrego. W dwa wysypiska śmieci się spaliły. To jest też ciekawe, prawda? Szukacie u mnie czasami odpowiedzi na pytania. Dzień dobry, witam serdecznie. Halo, halo. Witam serdecznie pana. Dzwonię z takim pytaniem. Dzwonię witam serdecznie. Z Białegostoku pan dzwoni? Dokładnie. Oho, taki można powiedzieć troszeczkę inny akcent mi się wydawał. Słucham w takim razie pana z Białegostoku. Jasne. A jak mam, jeszcze proszę powiedzieć, jak ma pan na imię, panie z Białegostoku? Proszę pana, nazywam się Sinka Hunt. Mhm. Jak typowy białostoczanin, proszę pana. Dobrze. Proszę pana, ja pracuję w bazie Zodiac. Mhm. Mam pewien problem. Tak. Przychodzi do mnie dwóch takich klientów i potrzebuje jakiejś rady albo wyczarować mi z karty, co ja mam z nimi zrobić. Mhm. Jeden podaje się za kandydata na prezydenta, a drugi za wojskowego. Przychodzą i tylko mi świntuszą w moim bazie. Mhm. Jeden nawet powiedziałbym przychodzi pod wpływem jakichś środków, majaci coś o jakiejś wojnie z Dąbasie. Potrzebuje pomocy pod się pana. Jak się pozbyć tych niechcianych gości? Mhm. Dobrze. Ja już tutaj widzę. Pan się przepraszam, pan mówi. Proszę pana, zajrzę do karty, jakbym mógł tutaj panu pomóc. Jeden na kandydata na prezydenta, drugi za... Dobra, ja tutaj widzę, proszę pana, wie pan co? Łapcie go psia! Widzę, że pan w pracy jeszcze w święta. No tak, dobrze. Proszę pana, sytuacja jest bardzo, bardzo banalnie prosta. Prosiłbym kupić, żeby pan zakupił nawet najtańszy samochód, jaki jest w ogóle na rynku. Założyć tam, proszę pana, podtlenek azotu. I że tak powiem, jeden z nich sam przyjdzie. Drugi wsiądzie do samochodu i razem z nitrem pojadą. Także podtlenek azotu, nitro. Wiem, że major gustuje. Wiem, że major gustuje w tych, że tak powiem, specyfikach, specjałach i tak dalej, więc może w ten sposób. No, dobrze. Świetnie na to radzę. W takim razie tak zrobię. Nie będę już zajmował linii. Widzicie, Hani, się chodzi. Miłego wieczoru. Miłego wieczoru. Wszystkiego dobrego. Proszę bardzo. Ocikarato. Proszę bardzo. Jeżeli dobrze pamiętam, wiecie, wróżbita może się czasami pomylić, ale z tego co wiem, jeżeli chodzi o właśnie tego pana, jednego z nich, no to jeden lubi dostawać paczki i otwierać je, a drugi lubi właśnie gdzieś tam sobie w lesie po nitrze polatać. Lecimy dalej. Halo, dobry wieczór. Linia gorąca dzisiaj. Jakieś dobre pytanie, proszę bardzo. Dobre pytanie do moich kart. Tak, Michał z Rotterdamu tutaj. Michał z Rotterdamu. Tak jest. Panie Filipie, ja tutaj dzwonię. No, czy by mógł mi pan wywróżyć, bo ponieważ, prawda, około tydzień temu uprawiałem seks z miłością mojego życia, prawda, no bez zabezpieczenia. No i prawda, zastanawiamy się, czy tu będzie jakieś tam dziecko, ciąża z tego. Czy będzie dziecko ciąża? Tak. Kiedy doszło do stosunku? Tydzień temu? Około tydzień, tak. No to, proszę pana, no, sytuacja wygląda następująca. Przede wszystkim poprosiłbym imię wybranki. Bo nie wybranka. Alex. Aleksandra? Aleks, po prostu. Też z Rotterdamu? Tak. Rozmiar butów Aleksa bym poprosił. 43. Wiek Aleksa? 27 lat. 27 lat. Gdzie pracuje Alex? A w sumie to nie wiem. Nigdy nie pytałem za bardzo, nie interesowałem się tym. Wiem, że dużo pieniędzy jakby przynosi do domu. W ten sposób. Panie Michale, czy Alex jest jakby jedyną obawą? To znaczy? No to znaczy, ja nawet już nie zaglądając w karty, widzę, że proszę pana, jeżeli chodzi o pana, panie Michale, no to jest pan znany w całym Rotterdamie. Aha, no to, o tym nie wiedziałem, ale to się ceni. To bardzo lubię. W takim razie, proszę pana, jeżeli tutaj faktycznie doszło do zbliżenia z Aleksem, z numerem buta 43, 27-letnim, absolutnie nie musi się pan martwić o jakąkolwiek ciążę. I rozłączył się pan, ale pytanie zostało zadane, odpowiedź została udzielona. Bardzo serdecznie proszę. Alex z Rotterdamu, proszę bardzo. Halo, dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę ściszyć telewizor.
państwo. Proszę, proszę ściszyć telewizor. A tak, przepraszam bardzo. Więc dzwonię z sanatorium od Cieszyńca. Bardzo prosił imię, nazwisko. Znaczy imię wystarczy. Dobrze, Bonifacy. Bonifacy. Tak. Nietypowe imię, bardzo proszę. Tak, przepraszam, bo właśnie trwa występ Donbas Wacyla, więc muszę mówić trochę ciszej. Skąd pan dzwoni? Opowiadano o panu tutaj na wykładach, że potrafi pan zlecić człowieka z chorób przewlekłych, czy to prawda? Proszę pana, z przewlekłych jak najbardziej. Z przewlekłych, takich przejściowych jak najbardziej, oczywiście. Jest pan chory? Mianowicie to jestem nieszczęśliwym posiadaczem takiej choroby, jestem głuchoniemy. Mam pytanie. Czy był pan w stanie za pomocą swojej czakry zlecić mnie w tej przypadłości? Myślę, że tak. Myślę, że tak, panie Bonifacy. Myślę, że tak. Wie pan co? Słyszy mnie pan? Tak. Proszę powiedzieć moje imię. Panie Filipie. Proszę pana, no to nic tylko dziękować. Nic tylko dziękować. To już się wydarzyło. Jest pan Bogu zdrowy. Dzięki, panie jest pan Filipie, zdrowy. Bogu dzięki. Jest pan zdrowy. Wszystkiego dobrego. Bardzo bym pana prosił pochwalić się swoim znajomym, żeby również do mnie zadzwonili i przede wszystkim proszę pamiętać o nieobowiązkowej opłacie leczniczej, panie... tak? Jak już mogę usłyszeć pana piękny głos po tylu latach, pan mi wyczyta z kart, co mnie czeka w najbliższych miesiącach na sanatorium, proszę. Dobrze. Najbliższe miesiące dla pana Bonifacego. Ile pan ma lat? 72. 72 lata. No to bardzo młodo pan brzmi jak na 72 lata. No ale jak można powiedzieć, całe życie głos nie był używany. No cóż, dobra, cesarz, siła, najbliższe lata, proszę pana, najbliższe lata. Osteoporoza będzie, to na pewno. Problemy z pamięcią, problemy z pamięcią. Tak, i pani Grażyna pojawi się w pana życiu, jakaś kobieta, jakaś taka starsza kobieta, opiekunka być może pana w sanatorium. Coś w tym stylu. No i proszę dobrze spędzić ten rok. Spędzić ten rok, bo to może być ostatni. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. No niestety muszę mówić prawdę. To, co pokazują mi karty, ja przedstawiam. Jestem tylko i wyłącznie pośrednikiem tej magicznej mocy. Mocy z kosmosu. Halo, kogo witam, kogo goszczę? Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Właściwie dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam takie pytanko do pana, bo ja tutaj borykam się z taką pewną chorobą już od bardzo, bardzo dawna, to już będzie 10 lat. 10 lat. Jeszcze jak byłem w gimnazjum, to się zaczęło, no jestem dobra. Poważnie zacznijmy, chory. Zacznijmy tak, imię proszę pana, znak zodiaku i wiek. Imię Jacek. Jacek? Tak. Znak zodiaku bliźnięta. I wiek 29 lat. 29 lat. Jacek bliźnięta, rozumiem. Od 10 lat, czyli jak miałby pan 18-19 lat, zaczęło się to coś dziać. Chcielibyśmy wtedy tak, wszyscy usłyszeć. Tak, to było gimnazjum, ale ja tam parę lat nie przechodziłem z klasy do klasy, więc miałem 18 lat wtedy. To jest, dokładnie jestem chory na wory i chciałbym się zapytać, kiedy wyzdrowieję albo czy jest jakaś szansa na poprawę. Którego stopnia jest to przypadłość? To jest przypadłość 5 stopnia, mamy 3 grupę inwalidzką. No i te wory coraz gorzej ze mną i nie wiem. Zaczynają się robić fioletowe, proszę pana? Tak, fioletowe już były, teraz już są nawet pomarańczowe. No to istnieją dwie opcje, proszę pana. Albo farbują panu spodnie, proszę uważać, czym pan pierze, jak pan pierze, albo no faktycznie mamy tutaj do czynienia z chorobą jąder. Ja mógłbym oczyścić tutaj czakrę podstawy, ale wydaje mi się, że mimo wszystko powinien pan zrobić zdjęcie i wysłać do eksperta na mój adres mailowy. Pan, to ja chodzę do pana na adres mailowy wysłać, tak? Ja oczywiście. Ale jakbym tylko mógł jeszcze prosić o jakieś zaklęcie na lepszą aurę, ponieważ trafiam ostatnio do bardzo dużych ludzi, szczególnie w szpitalach. I naprawdę źle się czuję, szczególnie, że ludzie śmieją się z mojej choroby, kiedy mówię, że jestem chory na wory i myślą, że to jest jakiś żart. Nie, to są poważne sprawy. No, dzwoni pan do człowieka, który oczywiście gdzieś tutaj darzy współczuciem wszystkich swoich słuchaczy, widzów, którzy dzwonią i potrzebują po prostu najzwyczajniej w świecie pomocy, więc ja tutaj wysyłam panu ogromną energię. Wszystkie serduszka tutaj, proszę bardzo, z czatu również, bo to jest absolutnie poważna sprawa. Proszę pana... Proszę zignorować absolutnie te śmiechy. Proszę skupić się absolutnie tutaj na sobie, bo widzę w kartach, że czeka pana, proszę pana, świetlana przyszłość. Zaraz po amputacji. Halo? Zaraz po amputacji.
Amputacji? O nie, to jest najgorsze, co mogło być. Wydaje mi się, że może być ciężko, proszę pana. Wie pan, to ja nie, ja tutaj, ja mieszkam blisko tutaj torów kolejowych, więc... Momencik, proszę pana. Proszę pana, przede wszystkim, można to zastąpić, tak? Dzisiejsza medycyna może zrobić absolutnie wszystko. Proszę się przede wszystkim nie rozłączać. Po drugie, zapomnieć o tych torach. Są święta, jest czas pojednania. No proszę, proszę, proszę nie robić siebie debila, proszę pana. Wszystko będzie dobrze, tak? Wiem, to bardzo stresujące, ale widzę, że pan tutaj ma takie jajko, więc to pewnie jakiś implant jest, ale to pewnie drogie rzeczy są. 29 999 zł taki implant jaja. No kurczę, ale pan, wystarczy ja naprawdę na dużo. To bociana bym musiał się proszę pana, tym. Proszę pana, produkuj no, do 100 erekcji, że tak powiem. Jedno takie jajko, więc o. myślę, że... A nie, to wie pan, to nie, to ja tutaj, ja to z dziewczynami, to tak wie pan, to u mnie tak nawet do 20 wystarczy do końca życia, więc nie ma problemu. A tak szczerze? No dobra, no przesadziłem z 20, no może dwa razy jeszcze się uda, ale... Przecież widziałem w kartach. Proszę tutaj nie mówić, nie bagatelizować, nie lecieć, proszę pana, za bardzo nie wylatywać. Wszystko będzie dobrze, proszę pana. Jest teraz taki okres świąteczny, więc proszę pana, może jeszcze uda się panu jutro w lany poniedziałek jeszcze pójść gdzieś, może poświęcić te jajka i będzie wszystko okej, okay, dobra? Dobrze, to ja dziękuję bardzo, już się blokuję więcej linii. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję wszystkim. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Wesołego jajka. Halo, halo, dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, właśnie chciałem spytać, bo mam szczurekę i kiedy mi to mi zajmie, czy nie? Powiem tak, myślę, że to nie jest największy twój problem. A jaki jest mój problem? No właśnie taki. Dziękuję serdecznie za telefon. Wszystkiego dobrego, Maciek. Maciek 14, znam doskonale tego gagatka, dzwoni co tydzień właściwie, ale spokojnie, Maciek, wszystko będzie dobrze, po mutacji wszystko się ułoży. Halo, dobry wieczór, kogo witam, kogo goszczę, jak na imię masz? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja mam na imię Wacław. Wacław. Wie pan, mam taki problem, ja chciałbym się dowiedzieć, bo wpadłem w taki szał i masturbacji po prostu, wie pan. Po prostu siedzę w pracy, już nie mogę wytrzymać. I chciałem zapytać, czy to mi przejdzie, bo wie pan, to już jest taka sytuacja, no wie pan, już tak naprawdę w każdej sytuacji zaczynam to robić. I też, wie pan, no nie będę ukrywał, że w trakcie, jak będziemy teraz rozmawiać, to też będę to robił, tak? Musi się pan po prostu przestać masturbować. Próbuję panu postawić kartę w tym momencie. Może pan się przybliżyć do kamery trochę? Wie pan co? Powiem tak, no... No proszę, na chwilę. Proszę pana, no z tego nic nie będzie. Z tego nic nie będzie. Dobra, pan poczeka. To niech pan mi przyruszy, że mnie to kurwa... Wszystkiego dobrego. Ach, no cóż... Mamy i takie telefony i takie problemy, słuchajcie, no. Postaram się ułożyć tutaj karty i jakoś wzmocnić czakrę podstawy, aby aż tak mocno nie ciągnęło cię. No ale przede wszystkim chociaż o tyle dobrze, że przedramię będzie dobrze zbudowane. Halo, dobry wieczór. A gdzie ja się dodzwonił? Witam serdecznie, Wróżbita Filip. W tym momencie trwa transmisja na żywo. Może pan zadać swoje pytanie. Tak, szanowny panie... Stanisław, lat 88, takie uniżone pytanie. Chciałbym wiedzieć, kiedy ta moja żona brzydziągła i ardolona pójdzie w pizdu. Stanisław, 88 lat. Imię małżonki? Bonifaca. Bonifaca. Tak, dokładnie. Co ciekawe, dzisiaj dzwonił do nas Bonifacy. Być może gdzieś jest tutaj jakieś astralne połączenie. Ile Bonifaca ma lat? Bonifaca lat 90. Proszę pana, drugi takiej pizdy. Świat nie wydał. Dobrze, proszę mi powiedzieć, po życiu małżeńskim od jakiego czasu? Proszę pana, od 46 lat. Od 46 lat. Długo? No to zobaczymy. Sekundę, proszę chwileczkę. Halo? Halo. Jeszcze? Tak. Co pana najbardziej irytuje w małżonce? Proszę pana, no małżonka. Sama ona. Proszę pana, cała ona. Dobra. Jakieś dzieci są? Wnuczęta? Proszę pana, całe kurwa szczęście. Nie ma. Nie spłodziłem nic z tym.
Dobra. No to w takim razie można powiedzieć, los się do pana uśmiechnął, ale zła sytuacja jest taka, że jak pan ma 88 lat, to raczej już nawet z inną by się pewnie nie powiodło. Proszę pana, sytuacja wygląda następująco. Stawiam karty, zobaczymy, co nam powiedzą karty. O Bonifacym i o Stanisławie. Przede wszystkim świat, znalezienie swojego miejsca w życiu, sukces materialny, radość, szczęście, nagroda. Coś takiego widzimy. Rydwan z drugiej strony, królowa kielichów, pije alkohol? Proszę pana, piję takie, proszę pana, nalewki amolowe, bo jej sąsiadka, wie pan, parę lat temu poleciła. Żłopie niesamowicie. Rycerz denarów. Proszę mi powiedzieć, kiedy doszło do ostatniego zbliżenia między wami? Jak ja dobrze pamiętam, to był taka zima, wie pan, 80 roku. Ale to tylko dlatego, że nam kaloryfery wyłączyli i zimno było, to się chcieliśmy zagrzać. Ale od tamtego momentu pamięcią już nie sięgam. Rozumiem. No to można powiedzieć, jak miał pan 40 lat, pierwsze takie zbliżenie. A nie uważa pan trochę, że może warto by było jeszcze przez te ostatnie parę lat przełamać się? Pokochać? Szczególnie w tym czasie świątecznym? Szanowny panie, ja się z tą staruchą już nawet o płatki w niedzielę. To czym ja miałbym się z nią jeszcze przełamać? No dobrze. Przełamać lody chociaż, proszę pana. Dobra. Jeżeli chodzi o to. Widzę, proszę pana... widzę wiarę, widzę as mieczy. Oj, niedobrze. Panie Stanisławie, ja widzę, że tutaj próbował pan ją dusić poduszką w noc. Czy to prawda? Pana... Nie chciałbym się wypowiadać na takie delikatne tematy, ale twarda jest, przyznam, no twarda kobieta. Dobrze. Mieszkanie jest na kogo zapisane? Proszę pana, no na mnie jest zapisane mieszkanie, na szczęście. To proszę pana, sytuacja wygląda następująco. Pomogę panu w tym. Wystarczy tylko, szanowny panie Stanisławie, żeby pan przepisał to mieszkanie. I ja w tym momencie podnajmę panu z wyłączeniem, że bez pani Bonifacy. I to będzie sytuacja, w której pan będzie mógł tam mieszkać do końca swoich dni, panie Stanisławie, lat 88, a ja będę panu za darmo wynajmował to mieszkanie. No, tylko musi po prostu być przepisane na mnie i dopilnuję, żeby pani Bonifaca się stamtąd wyprowadziła. A jak możemy to szybko załatwić, jak pan myśli? Proszę pana, numer telefonu mój prawnik już może we wtorek się z panem skontaktować. Podeślę wszystkie papiery. Ile metrów mieszkanie ma? 96. 96 metrów. Tak, a miejscowość? Tak, miejscowość, proszę pana, Sosnowiec. Sosnowiec. Mogło być lepiej. Proszę pana, to ja bym prosił o kontakt we wtorek, to ja bym sobie poszedł do apteki już w poniedziałek i na środę bym sobie Viagrę zamówił, żebym był gotowy, jak to stara być ciągła w nich. Dobra? Dobra. Możemy się tak umówić. Prawnik się odezwie, a jeżeli chodzi o Bonifacę, proszę się niczym nie martwić. Proszę się niczym nie martwić. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Czyli pan Stanisław od środy świat będzie widział w niebieskich barwach. Halo. Komu mogę w tym razem uratować życie? Halo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Skąd pan dzwoni? Wie pan co, z Torunia. Z Torunia pan dzwoni. Tak, dzwonię z Torunia. Urodziłem się w Toruniu. Jest to miasto bliskie mojemu sercu. Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. No proszę pana, przede wszystkim zadać pytanie. Mam taki problem. Diabelskie nasienie w domu. Konkretnie? No, dziecko 1,5 roku dużo je. Niepohamowany apetyt. Tak. I ciągła energia. I ja nie mam siły. Co ja mam zrobić? Dobra, pana imię bym prosił. Michael. Jak? Michael. Michael. Tak. Michał w sensie. In English, yes. Okej, Michael. Jest partnerka? Obok. Imię? Magdalena. Ile masz lat ty, ile Magda? A niech pan zgadnie. Panie Michale, pan 27, ona 25. Bardzo blisko, prawie pan zgadza. No to bardzo prosiłbym o konkretny wiek. Plus 8, minus 2. Czyli ona ma 22, ile ja powiedziałem? 24 ma, czy 25? 18. Czyli ona ma 18 lat, a pan ma... Tak się umówmy, tak. 36... Dwa jeszcze? 37? 32. Dobra, 32 lata. Tak.
32 lata, a ona ma 18. Magdalena, młodziutka, młodziutka. Gdzie pan taką młodą wyrwał? Jak każda kobieta, tak. 18, tak. A, w ten sposób. Jak każda kobieta 18. W Gorzowie. W Gorzowie Wielkopolskim. Z Gorzowa pochodzę. Tak. Proszę bardzo, ale to ja widzę tutaj jakieś magiczne, stronne połączenie. Dzwoni pan z Torunia, a ja dzisiaj myślałem o tym, żeby pojeździć na motocyklu, który został zakupiony w Gorzowie Wielkopolskim, więc to wszystko, proszę pana, się łączy. Zastanawia mnie tylko, jakie plany odnośnie tego dziecka. Rozumiem, że chce pan zasięgnąć opinii, co zrobić dzieckiem, jak się opiekować, czy... Czego pan ode mnie oczekuje? Jakie pan, pytanie chce pan zadać kartom? Ja bardzo dużo czasu spędzam na samorozwoju i chciałbym naprawdę poświęcić temu dziecku maksimum swoich możliwości. Mm-hmm. Ale wie pan co, no, nie poznaję człowieka stworzonego od człowieka. Po prostu ręce opadają, siły nie ma czasami. I ja nie wiem, co mam zrobić. Ja myślę, że w kartach znajdę drogę, ale nie mam kart. A pana karty bardzo ładne, te żółte. Te żółte, tymi żółtymi w takim razie lecimy. Dobra, no to w takim razie dziecko, człowiek z Torunia, półtoroczne dziecko z Magdaleną, 18-letnią kobietą. Co zrobić? Jak znaleźć siłę astralną, moc? Tak, ale pan mówi, że ten motor z Gorzowa to jakiś pęd życiowy będzie, czy... Bardzo możliwe, bardzo możliwe, że to jest taka synergia, pęd życiowy. A w Toruniu gdzie pan mieszka? Okolice centrum? Wie pan, Rubinkowo? Ulica Grudziądzka. Ulica Grudziądzka. Mhm. Tak, osiedle Mokre, można powiedzieć. Proszę bardzo, osiedle Mokre. Mhm. Ale ma pan te żółte karty, tak? Mam te żółte. Właśnie w tym momencie je stawiam i widzę faktycznie, proszę pana, taką... Widzę tęczę, ale żółtą. Proszę pana, jest tęcza, jest tęcza, jest tęcza i proszę pana, chciałem panu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo jeżeli pan siły nie ma już teraz, to chciałbym powiedzieć, że będzie jeszcze drugie. Ono nawet możliwe, że jest już w drodze. Będzie drugie. Tutaj nie wiem, czy pan widzi, ale na tej karcie jest szczęście rodzinne, spełnienie w małżeństwie, dzieci. Ale pan chce mi zrobić krzywdę w te święta? Proszę pana, no absolutnie nie, ja jestem tylko i wyłącznie przekaźnikiem, więc będzie... O kurwa. Będzie też trzecie. Zabił mnie pan. Będzie też trzecie, proszę pana. I to będzie, można powiedzieć, pana ulubiona córeczka. To będzie córeczka tatusia. Proszę zobaczyć tutaj. Pan jej, że tak powiem, gwiazdkę z nieba ściągnie. Tak, będzie synek. Pana też gwóźdź do trumny. Słucham? Gwóźdź do trumny. No przestań pan. Pracujesz dużo? To zależy. Zależy, jak na to spojrzeć. Jeden Słuchaj. Powie tak, drugi powie nie. Wie pan, no to tak jak drabina. Słuchaj, to powiem ci jak chłop. Powiem ci tak. Fajną dziewczynę masz, 18 lat, ale może jakaś opiekunka ładna też pomogłaby ci z dzieckiem, dostałbyś tej energii Proszę pana, młodzieńczej. O Jezu, przerywa. Przerywa coś? Oj. Tak, przerywa coś? Ale to poczekaj jeszcze z 20 sekund, bo wtedy będzie 6 minuta połączenia. Słuchaj, trójka dzieci, widzę trójkę dzieci, słuchaj. Jakaś opiekunka młoda, coś w tym stylu, słuchaj stary, no musisz coś wymyślić, musisz znaleźć gdzieś tę siłę. Ale niech pan powie chociaż, że z Polski będzie. Opiekunka co z Polski? Dzieciak? No z Polski. No wie pan, no teraz takie czasy, że to nie zawsze z Polski jest opiekunka. Proszę pana, no jaką tam pan sobie poszuka, jaką sobie pan zatrudni, to jaką sobie pan zatrudni, no. Ciężko mi Czyli powiedzieć, no ja widzę tylko i wyłącznie, że będzie miała długie nogi i brązowe włosy, no proszę pana, no. Aż no tak to nie, nie widzę narodowości wypisanej na twarzy przed swoimi oczyma, ale wszystko będzie dobrze. Bardzo serdecznie panu dziękuję i wszystkiego Boże. Dobrego. Wszystkiego dobrego dla pana, dla Zajemnie. Rodzinki i dużo miłości. Dużo miłości, no bo jeszcze gdzieś tam tę dwójkę trzeba zrobić. Dostaję też od was SMS-y. Chłop ze mną zerwał, co mam zrobić? Nie wiem, od kogo ten SMS. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Wróżbity Filipie. Witam serdecznie. Wie pan, gdzieś się dodzwonił, a ja z kim mam przyjemność? No właśnie z wnuczkiem owego dziadka, od którego odkupił pan motocykl z Gorzowa Wielkopolskiego. W ten sposób? Tak. O, proszę bardzo. Wie pan, panie Filipie, jest wielki problem. Dziadek niestety umarł. I powinien pozostawić po sobie duży spadek. Wie pan, no ten motor był, prawda, no nie tani, tak? No nie był tani. No aczkolwiek pieniędzy nie ma, motor pan ma, a dziadek nie żyje. To ja nie widzę problemu, a pan widzi? To niech pan mi uprzejmie z tych kart wywróży, no gdzie są pieniądze, tak?
gdzie są należyte, prawda, pieniądze. Dobra, zrobimy tak, proszę pana, z racji tego, że pan z Gorzowa, z Wielkopolskiego, więc daleko było mi do pana, zrobimy tak. Ja jeszcze przed tym, jak postawię karty i zapytam się, gdzie pieniądze, to odpowiem panu u mnie na koncie bankowym, również w sejfie w domu. Mogę zrobić panu zdjęcia, ewentualnie jeżeli pan tęskni za motocyklem, to nagram panu filmik, jak silnik fajnie chodzi. Ostatnio robiłem przegląd właśnie, przed sezonem, więc... My nie wiemy, czy tam doszło do transakcji pieniężnej, aby przypadkiem nie płciowej, bo przy akcie zgonu dziadka ślady, że tak powiem, białych płynów na jego kościach wręcz w nim pozostały. Proszę pana, no ja kupowałem ten motocykl 4 lata temu, więc nie wiem, kiedy dziadek, że tak powiem, odszedł, bardzo, bardzo współczuję, no ale no wszelkiego rodzaju insynuacje skierowane do mnie w tym kierunku odbieram, proszę pana, jako śmieszny żart, nieśmieszny żart. No wie pan, dziadek nie żyje, pan ma pieniądze, to raczej żart nie jest. Proszę pana, dobra, zobaczymy w kartach. Zobaczmy w takim razie w kartach. Dobra. Proszę pana, trzecia najbliższa ulica od pana zamieszkania, jak się nazywa? Trzecia? Trzecia najbliższa Podlaska. Ulica. Konna? Podlaska. Jak? Podlaska. Podlaska, Podlaska, ulica Podlaska. To tak jak ta kiełbasa. Proszę pana, sytuacja wygląda tak. Bardzo bym prosił, żeby pan opróżnił koszyczek wielkanocny, udał się na ulicę Podlaską jutro, w lany poniedziałek, proszę pana, z tym koszyczkiem i tam poszukał może pieniędzy, a nie męczył, kurwa, porządnych ludzi. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. No, wyłudzić kasę chciał. A to dobry motocykl, Sezon się zaczyna i będzie świetnie. Lecimy. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, kogo witam, kogo goszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Dzwonię spytać się o zdrowie mojego najdroższego kolegi, którego poznałam całkiem przypadkiem. On jest piłkarzem i mam nadzieję, że mnie słucha, a jeżeli nie, to poprosiłabym telepatycznie, żeby go tam po prostu przyzwać. Ma problem z nogą, ja chciałabym się spytać, czy ją koniec końców trzeba będzie upierdolić, czy jednak te rehabilitacje w Ciechocinie... Momencie, przepraszam, że przerwę, ale przypominam, program jest na żywo, transmitowany w tym momencie na całą Polskę, być może i oglądają nas widzowie z zagranicy, więc prosiłbym nie mówić takich słów jak upierdolić, ujebać, okej? Okay? Ujebać. Jestem skruszona, naprawdę. Więc chciałabym spytać po prostu, jak to będzie z tą nogą, czy coś z tego będzie, czy sprawa jest poważna i no, sam pan rozumie. Dobrze, imię pani, bardzo bym prosił. Klaudia, wiek? 29. 29 lat, Klaudia. Skąd jesteś, Klaudia? Z nadmorza. Z nadmorza? Tak. Z nadmorza. Dobrze, w takim razie imię piłkarza? Dominik. Dominik. Numer na koszulce? 10. Dobra, 10 ze znakiem zapytania. Klub? Nie mam pojęcia. Nie wiesz, w jakim klubie gra na twój facet? To nie jest mój facet. To poczekaj, gdzieś się w tym wszystkim zagubiłem. Chyba, że oczywiście nie wiem, chętnie się dowiem. Poczekaj, z tym wszystkim chyba, że się troszeczkę zagubił. Jeszcze raz, jak brzmi pytanie, droga Klaudio? Chciałam cię spytać o stan zdrowia, ponieważ a ta noga. Był problem z nogą, była kontuzja. Jasne. Sport to zdrowie, chyba jednak na koniec. Chciałam spytać, czy coś z tego będzie poważnego, czy jednak mimo powtarzających się wciąż kontuzji jednak zdrowieje. Jasne, no powiem ci tak, zobaczymy w kartach, jak to będzie wyglądało w takim razie. Pytamy o Dominika, pyta Klaudia, czy wszystko będzie dobrze z kontuzją Dominika, z kontuzją kolana, z kontuzją nogi, czy być może będzie potrzebna operacja, czy może jakaś rehabilitacja, czy być może po prostu dobry fizjoterapeuta. Pytamy w tym momencie karty. Proszę bardzo. Dobrze, widzę tutaj bardzo ważny mecz, przede wszystkim bardzo ważny mecz i też wysoką wygraną. Widzę tutaj kontuzję. Jest to kontuzja nie kolana, a żebra, a ten piłkarz będzie grał w tym meczu. Będą to eliminacje na mundial. A, przepraszam bardzo, chyba o złego piłkarza zapytałem, chyba o Roberta Lewandowskiego, momencik. Ze złamanym żebrem. Chyba było takie coś. Momencik, karty się pomyliły. Pokazały mi innego piłkarza. Momencik. Noga Dominika. Dobrze. A to poważna kontuzja. No
poważna kontuzja, bo jednak no tutaj, tak jak mówiłam, rehabilitacja i te sprawy do tego kręgosłup i powiem, że sytuacja jest nieciekawa, więc chciałabym wiedzieć, czy to jak zwykle się wyliże, czy też będzie nieciekawie i czeka go na przykład zakończenie kariery, gdzie już sam wiek to chyba powoli zbliża się do emerytury tak zwanej sportowej. Pani Klaudio, no mam dobre i złe informacje. Wyliże się, ale sam się nie wyliże. Pani musi mu w tym pomóc. Myślę, że stanę na wysokości zadania. A powie mi pan, co ja mam zrobić według pana? No proszę pana, język w górę, w dół, w górę, w dół, w dół, w górę, w dół. I no, cóż mogę powiedzieć? No musi pani mu pomóc stanąć na nogi. Powiem tak, odległość tutaj raczej mój język nie podoła, bo dzieli nas prawie 600 kilometrów, więc... A, w ten sposób. Jakby pomoc tutaj fizyczna nie wchodzi w grę. Nie wchodzi w grę. To w takim razie proszę go wspierać dobrym słowem, modlitwą. On znajdzie kogoś, kto mu pomoże. Myślę, że to mi wystarczy i chyba na tym skończymy. Dziękuję bardzo serdecznie pani Klaudio. Życzę wszystkiego dobrego dla pani, wszystkiego dobrego dla Dominika. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. No zawsze można zdjęcie podesłać, tak? No ale mimo wszystko 600 kilometrów jest to kawał drogi. Halo, halo, dobry wieczór. Z kim mam przyjemność porozmawiać? Dzień dobry. Witam. Z panem Mateuszem z małego miasta, zwanego Kluczborkiem. Kluczbork. Byłem tam raz. Nie ma szans. To jest takie zadupy, że tam przy dupami czekają. Nie ma szans, że tu byłeś. Dlatego raz tam byłem. Proszę zadać pytanie. Tak, to dziwne, że pan wyjechał. Dobrze, moim pytaniem jest takie, gdyż mam mojego najlepszego przyjaciela. Bartek się nazywa. Bartek. To bardzo do porządku człowiek. Są takie bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjne siostry i on się z jedną potyka, a mi się podoba ta druga. A. I czy nam się uda, że był plan bracia plus siostry? Bracia plus siostry, ale to byłby piękny układ, prawda? To byłby piękny układ. Siostry bliźniaczki to są? Nie. Nie są. To dobrze, to chociaż nawet jeżeli się uda, to nie dojdzie do jakiejś pomyłki, ale to byłby naprawdę dobry układ. Już sprawdzamy. Bracia i siostry, proszę bardzo. Takie coś miałoby w ogóle rację bytu w naszym świecie. Zobaczymy, czy to w ogóle ma rację bytu, niebytu, czy też odbytu. Zaraz zobaczymy. O, ciekawie nam się zrobiło. Nie wiem, czy pan zauważył, ale w tym momencie pojawiła się karta niespodzianka. I ta karta niespodzianka jest trójką. Co oznaczałoby w tym wszystkim, że pan chce, pana brat chce, jedna z sióstr chce, a ta druga nie. Ale zobaczymy, damy jeszcze szansę. Szukamy dwóch pań, szukamy dwóch panów. Jest as w tym wszystkim, dobra. I proszę bardzo. Właśnie niestety chyba tak jest, tak jak pan mówi, że to jest ta trójeczka. Układ się nie zgadza. Muszę panu dokładnie wyjaśnić i poprosić pana, żeby pan skupił się na tym, co w tym momencie przedstawiają karty. Ja spróbuję w ten sposób je ułożyć. Bardzo bym prosił, proszę zobaczyć, to są karty. Widział pan na żywo, rozdaje, tasuje, więc absolutnie nie ma tutaj żadnej ściemy, to jest wszystko tylko i wyłącznie czysta magia i czysta moc. Mówiliśmy o tym współżyciu, mówiliśmy o odbyciu, as po angielsku to oczywiście tyłek i sytuacja wygląda tak. Proszę pana, dwóch asów jest tutaj. Dwóch chcących asów. I proszę bardzo, jest as, widzi pan tą gwiazdkę i jest kobita. Tak, tak. Widzi pan tą gwiazdkę, jest to połączenie. Tak. Następnie po przeciwnych stronach spotyka się 6 i 9. I to wszystko, proszę pana, proszę zobaczyć, jest wszystko w tych diamencikach. Nie wiem, jak się ta karta nazywa. Te diamenciki są, widzi pan? Karo to jest? Tak. I te diamenciki, proszę bardzo, zobaczy pan, jak bardzo mocno oddzielają się od tego asa, którym jest pan. I bardzo możliwe, nie wiem, kto to jest, ale pojawia nam się król z dziesiątką. Jakiś to totalny gigaczadzior, proszę pana, który zawrócił w głowie drugiej siostrze. I tam jest bardzo blisko do tego, żeby to magiczne, miłosne połączenie miało miejsce. Nie wiem, co pan powinien zrobić. Być może gdzieś w sobie znaleźć trochę więcej jakby odwagi, przekonania, ale no stanie, no będzie ciężka to bitwa. Będzie to ciężka bitwa, bo ten gościu jest naprawdę no 10 na 10. Czyli jakby załóżmy, że miałby jakiś wypadek na motorze. Gdyby na przykład linka od hamulców mu poszła, to jest wtedy jakaś możliwość, żeby tam ten jeden as się z drugim zamienił? Proszę pana, nie sugeruję panu takich działań. Magia nie lubi ingerencji. Magia nie lubi, miłość nienawidzi ingerencji. Nie, ale to pan rozumie, po sezonie może być jakaś linka przed asa, coś tam się zapiekło, wie pan. Aha. No powiem szczerze tak.
Ciężko to widzę, ciężko to widzę. Proszę zadzwonić następnym razem. Proszę zadzwonić następnym razem, bo chciałem jeszcze pokazać, jaka karta nam tutaj wyszła, proszę pana. Pan zwrócił uwagę, widzi pan ranking kart? Tak, u góry straight, widzi pan? Na dole trójka. Pan by chciał te dwie pary, które są w środku, ale niestety jest to poniżej. Jedna para. No, na razie no, ciężko będzie. Ciężko będzie tutaj, proszę pana, no do streeta ciężko. Full to już w ogóle raczej nie, więc no trzymam pana, za pana bardzo mocno kciuki, ale panie Mateuszu, z Kluczborka może być ciężko, bo tam ta druga siostra myśli już o kimś innym. No właśnie, jest taki jeden, ale to już, że tak powiem, niedaleko lasu mieszkam. Byłem. Proszę nie kończyć, proszę nie kończyć. Wszystkiego dobrego w tym święta. Dziękuję serdecznie za telefon i wszystkiego. Miłego wieczoru. Miłego wieczoru. Dziękuję bardzo serdecznie. Astralna moc uzdrawiania, astralna moc czyszczenie czakr, to ja, wróżbita Filip. Pomagam, no tak naprawdę na wszystko. A kto dzwoni tym razem? Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, Karol. Karol z Łodzi. Karol z Łodzi, tak? Co pan ukradł? Tak. To nie jest za bardzo w tej sytuacji, bo jestem w bardzo ciężkiej sytuacji aktualnie. Słyszę łzy, mianowicie, tak. Mianowicie gdzieś rok temu grałem w swoją grę. Ludzie mnie oglądali, ogólnie mnie ludzie lubili, ale teraz, ale minął rok i nagle przychodzę i mnie wszyscy wyzywają, że jestem kastratem i że jestem dzieckiem, ghosterem i że nie powinienem w ogóle grać i mam bana u Pelca i w ogóle wszystko mi się posypało. Nie wiem, co mam robić. No widzisz, i warto było te fikołki, te świece robić na streamku? Warto. Ale to przez to? To przez to? Ja myślę, że to przez to. Disco Karolu. Od razu cię poznałem. Delikatna mutacja, która w tym momencie się pojawiła, słuchaj, nie zwiedzie mojej wróżbickiej mocy. Chciałbym ci powiedzieć tak, Disco Karolu. Ja ci wywróżę i to jeszcze metodą, która nigdy w życiu nie była w tym studiu stosowana. Wywróżę ci z fusów z kawy. Tylko wiesz co, tak za godzinę, półtorej zadzwoń jeszcze raz, okej? Bo jeszcze nie dopiłem. Do zobaczenia. Cześć. I uspokój się, pooddychaj. Dziękuję serdecznie. Tu. Halo? Witam. Witam serdecznie. Ponownie Michael z Torunia. Jeszcze raz pan się dodzwonił? Tak, wie pan co? Ja mam takie pytanie. Tak. Jak rezonować z kaczuszką tak jak pan? Bo ja widzę, że ona się wprawiła w ruch. To jest kwestia gwiazd? Ale w sensie jak? Ta kaczuszka. No kaczuszka z tutaj statywu. Mam. No. Ona bardzo rezonuje. Ja nie wiem, czy z panem, czy z tym drugim statywem. Że kaczka rezonuje? A to dlatego, tak. Że może tutaj mam drugą moment. Może ona rezonuje, bo tu jest większa kaczka. Obie kaczki są do kupienia w moim świątecznym sklepie. Są to magiczne kaczki, poprawiające tak naprawdę samopoczucie i kreatywność. Zapraszam. Jak sprawić mniejszą kaczkę w ruch? No proszę pana, no to jest pluszowa kaczka. Panie Michaelu. Ale ona, wie pan, ona jakby pokazuje, że ona potrafi się ruszać. Pokazuje, panie Michaelu. Wysyłam ale panu teraz stówkę. Pan ją wprawił w ruch. I proszę sobie żartów nie robić, no bo jest na mikrofonie, rusza mikrofonem, to się kaczka rusza. Ale pan jest magik, no. No dobra, to momencik, proszę bardzo. Ja w tym momencie jestem w stanie zatrzymać tę kaczkę. To może nekromancja. W Diablo pan gra, tak? Bo ja widzę w kartach teraz. Tak, bywa tak. Bywa tak, nie mogę się już doczekać czerwca i premiery Diablo 4. Panie Michaelu, bardzo serdecznie dziękuję za ten telefon. Kaczka, proszę pana, będzie się dla pana ruszać przez cały ten stream. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo serdecznie, panie Michaelu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. I się pan Michael rozłączył. Halo. Dobry wieczór. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Z tej strony Witold Tabaka. Witold Tabaka. Skąd? Tak, proszę pana. Dzwonię z takiego miasta jak Lublin, proszę pana. Lublin? Tak, proszę pana. Ja dzwonię w takiej sprawie. Tak, proszę pana. Wie pan, w jakiej ja sprawie? I jestem wróżbitą. Nie może być. A taka jest prawda, proszę pana. Ja widzę w kartach. Teraz patrzę, proszę pana, w karty. Piątą talię tarota. Proszę spojrzeć też w tą kartę akurat. W którą? Ja pana widzę na odbiorniku. W którą kartę mam spojrzeć? Proszę zajrzeć. W którą kartę mam spojrzeć? Mam przetasować jakoś specjalnie? Pan musi na odpowiednią kartę spojrzeć. Jest pan wróżbitą. No dobra, no to patrzę w takim razie. Patrzę.
Patrzę na odpowiednią kartę, widzę. Proszę spojrzeć. Patrzę, no. I jaka karta się wylosowała? Cesarz. Tu? Cesarz. Cesarz. Mhm. No i widzi pan, to jestem ja. Mhm. A teraz proszę wybrać drugą kartę. Nie wybrać, wylosować proszę. Dobra. Proszę szybciej. To nie wypada wróżbicie, żeby tak wolno tasować. Proszę pana, panie wróżbito, wylosuję tę kartę. Mhm. Jest to, proszę pana, mieczy. Mieczy, to jest najprawdopodobniej as mieczy. Ale chciałbym powiedzieć pan, nie będę grał w pana grę, panie wróżbito. Chciałbym powiedzieć tak. Aha. To tylko ja mogę sprawić, że przez najbliższą minutę nie powie pan ani słowa w żadnym momencie. Nieprawda, 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 nieprawda. Nie... Mi się konkurencja tutaj będzie reklamować. Halo, halo, dobry wieczór. Halo. Halo, dobry. Witam. Chciałem się spytać, bo mój kolega, nie powiem, że nie, jest trochę debilem. No dobrze, dobrze, ale najpierw przede wszystkim proszę się przedstawić. A, no to Marek. Marek? Tak, okolice Łasku. Mhm, dobrze. Są trochę takie zadupie, ale no. Łasku, tak? Tak. Lasku czy Łasku? Łasku. Łasku, gdzie to jest? Różka Wola, Łódź. Aha, te okolice, dobrze. Tak. Mhm. I mój kolega, nie ukrywam, jest trochę debilem. Mm-hmm. I chciałem się spytać, czy tutaj potrzebny jest psychiatra, psycholog, czy może od razu szpital? Dobra, imię kolegi? Marcel. Marcel, tak? Tak. Lat? 15. 15 lat ma Marcel? Tak. No, ze szkoły się znamy. A pan ile ma lat, panie Marku? 17. Ty, Marek. Tak. Marek. To za młody na wróżby jesteś. Ale chciałem się spytać, widzisz, no Marcel. Marcel 15 lat, a mądrzejszy, bo nie zadzwonił, bo nie wie, bo wie, że wróżby są od 18 lat. To może z tobą jest problem, Marek? No nie wiem. Mareczku, sytuacja wygląda następująco. 15 lat chłopak, ma szansę jeszcze się rozwinąć. Ma szansę sobie spierdolić życie, albo ma szansę zrobić tak, żeby to życie było wspaniałe. Jeżeli faktycznie jesteście kumplami, się lubicie, to kurwa, nie wyzywaj go od debili, okej? Okay? Bo może mu w tym momencie przykro. A zresztą debilizm to jest poważna choroba i nie należy się z tego śmiać. Szczególnie w święta, Marek. Więc ogarnij się, proszę. 17-letni Marku, i jutro proszę kurwa się polać wodą w lany poniedziałek. Od góry do dołu. Zimną. Wszystkiego dobrego. Dobrze. Wszystkiego tak, dobrego. Dobrze. Streamek edukacyjny. Halo? Halo, halo? Halo, halo. Witam serdecznie. Kto dzwoni? Siema, mordo. Słuchaj, dzwonię do ciebie w takiej sprawie, bo przypał jest ogólny. Dobrze, ale imię bym poprosił. Mordo. Misiek. Tak masz na imię? Pseudonim operacyjny. Okej, czyli tak jak Misiek Koterski. Dobra, Misiek, lat? 38. Misiek, lat 38, okej. Dobra, co tam się dzieje, mordo? Mordo, ogólny jest taki przypał. Kogoś zrozumieli. Ktoś się sprzedał, ktoś komuś najadał. Mm-hmm. No i musisz mi postawić te karty. Ale najlepiej, żebyś ty mi tą kartę wyjścia z więzienia wylosował, bo to jest kurwa mordo nieciekawa sprawa, nie? Mm-hmm. Powiedz, co to będzie, co się wydarzy? Powiem ci tak, akurat eurobiznesu ani monopoli nie mam, więc o kartę z wyjścia z więzienia będzie ciężko, ale spróbuję ci pomóc chociaż powiedzieć, kto się sprzedał, okej? Okay? O. Może w ten sposób, na pewno. Może w ten sposób będzie lepiej. Może w ten sposób będzie lepiej. No zobaczymy. No zobaczymy. Słuchaj. Dawaj, dawaj, pozdrowienia do więzienia. I to ktoś sprzedał za kasę. I za kasę, mordzia. Za kasę i za kobiety. Są w tym. Widzę, że trzech gości jest w tym wszystkim zaangażowanych. Trzech gości oprócz ciebie. Czy mógłbyś podać ich imiona albo 1, 2, 3 pomyśleć sobie w tym momencie? Który to który? Jeżeli oczywiście nie chcesz publicznie ich nazywać, ale widzę po prostu trzech mężczyzn. I zaraz karty mi wskażą, który to jest. Jest bąbel. Jest taki bąbel, któremu nie ufaliśmy od zawsze. Dobra. On był podejrzany. I powiedz, bąbel taki kurwa wysoki, wysoki gościu. Mhm. I powiedz, co on? Dobra, zobaczymy, czy to był bąbel. Czy to był bąbel. To może być... O kurwa. Jest. Łysy? Łysy. Patrz, widzisz? O ja pierdolę. Zobacz, zobacz, gościu wchodzi przez okno i wpierdala się, proszę pana, na komendę, żeby zjeść makowca, mordo. Więc może to być on, może to być on, może to być on. Także, no, dobrze, zrobiłem teraz... co w mojej mocy, zrobiłem co w mojej mocy. Powiedz mi, mordo, jeszcze jedną rzecz, bo ja się ukrywam na Mylinie, północnej Norwegii. Mhm. I ogólnie, powiedz mi, kiedy ja będę mógł do kraju wrócić, żeby tą kurwę dojechać? No powiem tak. Z dojechaniem będzie problem.
Z wyjechaniem będzie problem. Niestety czeka cię, słuchaj, mordzio, pustelnik. Pustelnik. Ja widzę tutaj jeszcze, że wyjedziesz z tej Norwegii na Islandię, bo cię będą próbowali dojechać, więc widzę pustelnika. Będzie ciężko. Będzie ciężki to temat. No trudno. Pieniądze mam, przeżyję. Tak. No, to najważniejsze. To powiedz najważniejsze. Bo właśnie, a propos pieniędzy, powiedz mi, bo ty masz te kamienie odbycia, no nie? Zgadza się, posiadam. Tak, tak. A czy taki kamień odbycia to pomógłby mi w więzieniu? Słuchaj, mój drogi, oczywiście, że tak. Nawet w formie fizycznej oraz i metafizycznej. Metafizycznej, posiadając kamień odbycia, absolutnie jesteś, można powiedzieć, chroniony przez wszystkie boskie moce i przez cały kosmos. No ale nawet jeżeli dochodzi do takich sytuacji bardzo newralgicznych, tak, czyli na przykład codzienny prysznic, taki kamień również pomógłby w razie, gdyby na przykład jakieś mydło upadło, czy cokolwiek innego. Ale w twoim przypadku, jeżeli chodzi o więzienie, to do tych pierwszych celów polecam kamień odbycia, ale myślę, że ten kamień siły i mocy nada się ewentualnie na przyszłe kąpiele. Słuchajcie, robimy krótką przerwę. W takim razie ja podziałam, wyłączymy woda, wyłączymy klipy. Proszę też nie klipować. Niestety jesteśmy w telewizji na żywo. Takie słowa absolutnie nie są akceptowalne. Chociaż widać pokrzepienie, widać, że sam siebie określił głupim. Niestety takie są zasady tego programu. Więc krótka przerwa, zaraz wracamy.